że spoczywa na mnie wielka odpowiedzialność. Mianowicie moją rolą jest sprawić, żeby Bolek i Lolek po wielu latach przemówili. Jak wiadomo, kreskówki, które są znane wszystkim generacjom zapewne. Otóż kreskówki te powstały w roku 62, a Bolek i Lolek byli już wtedy, jak można zgadywać, w wieku szkolnym. Co oznacza, że jesteśmy rówieśnikami zapewne. Czyli wszyscy jesteśmy w średnim wieku. I otóż nowe przedsięwzięcie wydawnictwa Znak polega na tym, że oto ukażą się, już się ukazały, a będą się ukazywały kolejne książeczki z Bolkiem i Lolkiem. I należało w usta Bolków i Lolków włożyć dialogi. Dialogi, których w kreskówkach, w tych krótkich dobranockach nie było. I wydawałoby się, zadanie jest proste, tymczasem nic podobnego. Ponieważ nikt nie wie, jakim językiem mówili Bolek i Lolek. Czy byli dowcipni, czy byli szybcy, czy byli spontaniczni, czy byli entuzjastami, czy może seplenili. Jednym słowem, jaką ekspresję mieli, jaki mieli sposób mówienia. Właściwie nie wiemy o nich nic ponad to, że byli bardzo zuchwałymi i żądnymi przygód chłopcami. I otóż zarówno ja, jak i Maciek Wojtyszko, mój kolega i partner w tym przedsięwzięciu, wymyślamy Bolkowi i Lolkowi osobowość, wymyślamy im język. I jest to zadanie tyleż emocjonujące, co naprawdę wymagające wielkiej odpowiedzialności. Ja mam do Bolka i Lolka ogromnie emocjonalny stosunek. To jest dobranocka mojego dzieciństwa, to jest także dobranocka moich dzieci. Oni nam towarzyszyli przez całe właściwie nasze życie. I dlatego ten ciężar odpowiedzialności jest po dwakroć dotkliwy może. Może dotkliwy, a może przyjemny równocześnie. To taki dziwny miks uczuć. Jeśli chodzi o wygląd postaci, to nic im nie odjęto, nic im nie dodano. Oni po prostu wyglądają dokładnie tak, jak ich wyobrazili sobie przed laty autorzy tego przedsięwzięcia. Natomiast przygody się zmieniły. Przygody się zmieniły, ponieważ pojawiają się w przygodach Bolka i Lolka nowe atrybuty. Te atrybuty, które towarzyszą dzieciom współcześnie. Więc na przykład z pewnością będą tam elektroniczne media, z pewnością będą tam komputery, z pewnością będą tam telefony komórkowe. Czyli wszystko to, co dla naszych dzieci dzisiaj stanowi element naturalnego środowiska. I w tym sensie Bolek i Lolek podążają z duchem czasu.